W serialu mamy trzy poważne grupy przestępcze, czyli grupę Kazika. Mamy czeską mafię, bardzo potężną i bardzo bezwzględną. Mamy gang motocyklowy. O, jest grupa gangsterów, kryminalistów, którzy twardą ręką trzymają Jelenią Górę i okolice. Oczywiście różnego rodzaju przestępstwa, handel narkotykami. Wszystko pod przykrywką jakiejś wrotkarni. Zbój jest szefem gangu motocyklowego, handluje i produkuje narkotyki. Hraju Edu, Edika, który jest szef czeskiej mafii. Ta česká mafie to jsou zlí pánové, kteří organizují různé trafiky s penězmi, s drogami, se ženami a se vším možným, jako mafie klasická dělá neplechu v každé zemi. Je to trochu běhání, trochu střílení, že jsme nebezpeční. Hodně. Potocznie przezywają mnie tutaj Czacha. No i jestem prawą ręką Kazika i stawiamy opór przeciwko Mateuszowi Damięckiemu, który nie posiada imienia. Gdzie jest prosty? Moja postać nazywa się Słonik i jest jednym z pomagierów Kazika. Sami frajerzy, no. Później przychodzi Mateusz i pierze tych wszystkich osiłków. Tylko ja jakby jestem w stanie go złapać i zrobić mu krzywdę. Jest tutaj tak wiele wątków i tak dużo zagmatwanych historii i one tak szybko przybierają bardzo nieoczywisty bieg, że to zdecydowanie nie jest tytułowa prosta sprawa. Amerykański na niedźwiedzie. Oglądaj w serwisie streamingowym Canal Plus Online.